Ja myślę, że w naszym przypadku to jest takie, wiesz, świadome macierzyństwo. My bardzo długo czekaliśmy na naszego synka i też mieliśmy kilka takich prób, co nie było tajemnicą, że staraliśmy się po prostu przez metodę in vitro. Mhm. Więc powiem Ci, że też był taki moment, że my już straciliśmy trochę z Małgosią tak jakby nadzieję, że może nam się jeszcze udać. I tym bardziej, wiesz, jak tak sobie o tym pomyślę, to się kurde wzrusza, a na pewno jak będzie on miał jakieś takie swoje święta, bo w pewnym momencie naprawdę już tak jakbyśmy przestali w to wierzyć. Lekarze bardzo mocno nas tutaj wspierali, tak, i podtrzymywali nas na duchu, że na pewno się uda. A już doktor Kozioł, żona doktora Lewandowskiego, mówiła, teraz jestem pewna, słuchaj, że się uda. No i się udało. I tak jak się urodził, tak pomyślałem sobie, że kurczę, już tak niewiele brakowało, żeby go z nami nie było. Mhm. Ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że byliśmy, wiesz, wytrwali do końca. Byśmy pewnie próbowali dalej, bo to nie chodzi o to, że chcieliśmy przestać, wiesz, zrezygnować z prób, tylko tak wewnętrznie, jakbyśmy tak już się pogodzili z tym, że chyba nam nie wyjdzie. Mhm, ale nam wyszło, więc no i teraz jest super. Jest chłopak, więc może będzie chciał iść ślady taty. Wiesz co? Myślałeś coś już o tym? Tak, znaczy ja powiedziałem Małgosi, słuchaj kochanie, w razie czego tak, jak będzie tak około 6-7 lat, zapiszę go na lekcję gitary, a za rok będę chodził już z nim na treningi i zabierał go na mecze. No właśnie, bo sorry, że tak wchodzę w słowo, ale gitara, bo ty też mało kto wie, że byłeś... Wiesz co, miałem swój epizod w życiu, nie miałem na to czasu, żeby dobrze posiąść tą naukę, więc generalnie, wiesz, to tak mieliśmy z przyjaciółmi projekt zespołu The Trash. Może sobie jeszcze za kiedyś zagramy, wiesz, na jakiejś imprezie, ale to było moje spełnienie tego kolejnego marzenia. Zawsze najbardziej chciałem być sportowcem, piłkarzem, to mi się udało, ale myślę, że gdybym nie był sportowcem, to wtedy poszedłbym w kierunku muzyki rockowej. Profesjonalną karierę zakończyłeś w 2010 roku, ale obserwując to, co się dzieje teraz, odnoszę wrażenie, że no nie nudzisz się na sportowej emeryturze. Wiesz co, ja tak kiedyś pomyślałem sobie, że nudzić się będę dopiero jak już będę na emeryturze takiej naprawdę już ze względu na to, że już moja energia się wyczerpie, to co miałem zrobić, zrobiłem, wezmę sobie bujany fotel, usiądę na nim i powspominam to, co miałem okazję w życiu robić. Jak byłem, wiesz co, zawodnikiem nawet, to też uważałem, że piłka nożna jest fajnie, to jest pasja i tak dalej, ale też nie można się ograniczać tylko i wyłącznie do jednej dziedziny, żeby mówić tylko o piłce nożnej, żeby pojawiać się tylko w mediach sportowych, więc czasami sobie tam, wiesz, czerpałem życie i pojawiałem się w innych światach, a po zakończeniu kariery rzeczywiście z racji tego, że tego czasu miałem i możliwości więcej, no to robiłem różne rzeczy. Kiedyś ktoś tak zabawnie powiedział, że byłem ostatnim człowiekiem renesansu.